Moim Państwa gościem jest dzisiaj Agnieszka Wiosna, rzecznik Opolskiego Sztabu WOŚP. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed nami już 32. wielki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 28 stycznia, właśnie w tę niedzielę, się to wydarzenie odbędzie. Wiem, że jakiś czas temu zamykaliście rejestrację, jeżeli chodzi o wolontariuszy. Czy nie było problemów ze skompletowaniem składu? W tym roku naprawdę można powiedzieć, że wybitnie fajnie poszło z tymi wolontariuszami, bo no co roku jest tak, że my przedłużamy sobie o te kilka dni tę rejestrację, tam mamy zaplanowany wyjazd do Warszawy, to jest już taki naprawdę deadline, ale zawsze ten bufor kilku dni jest. W tym roku było tak, że ogłosiliśmy, że są zapisy i tak sobie systematycznie to rosło, zanim dotarliśmy do tej daty końcowej, gdzie już mieliśmy zakończyć zapisy, musieliśmy je szybciej zamknąć, powiedzieć, dobra, mamy komplet. I o dziwo do dzisiaj piszą do nas chętni, że jeszcze by chcieli zostać wolontariuszami i odsyłamy po okolicznych sztabach, bo już jakby miejsc nie mamy, także w tym roku było naprawdę super. Ilu wolontariuszy w takim razie będzie kwestowało na ulicach Opola? 350. I czy to zainteresowanie wynika samą wielką orkiestrą, to znaczy WOŚP jest marką, czy bardziej chodzi o kwestię wolontariatu, że chcemy pomagać? To jest ciężkie do określenia tak naprawdę, jeśli idzie o sam WOŚP, bo były lata chude i lata grube. Były lata, że mieliśmy mieć 350 wolontariuszy, zamykaliśmy na 320, bo nie było chętnych. W tym roku mamy nadmiar, więc nie da się określić WOŚP-u jako coś takiego stałego. Ale to też może być fajne, bo nie jest nudne, nigdy nie ma tej pewności. Natomiast no, marka na pewno jest, tylko że to też jest takie chyba wielopokoleniowe. Ja wciągam swoje córki, inni tam dziadkowie wciągnęli już swoje dzieci, teraz chodzą ze swoimi wnukami, także później te wnuki pewnie, czy wcześniej rodzice zachęcali swoich znajomych i to jest taka chyba też sieć. Wiadomo, że mamy nowe osoby, które przychodzą, ale też nie powiedziałabym, że WOŚP jest jakąś taką marką, że to jest modne i że dlatego, że to jest WOŚP, to ludzie do nas przychodzą. A jak wygląda ta kwestia od kulis wolontariatu? Dlatego, że każdemu się wydaje, przynajmniej na zewnątrz tak to wygląda, że mamy wielki finał, czyli wychodzą wolontariusze na ulicę z puszkami, kwestują z identyfikatorami, ale tak naprawdę to jest kilkanaście dni, które spędzacie w samym sztabie, tak? Od rana do wieczora. No tak, my tak naprawdę tych dni w sztabie spędzamy dużo więcej, bo my zaczynamy już w sierpniu, we wrześniu, zaraz jak się skończy polędrok, to my już tak skromnie się spotykamy, jest nas coraz więcej i tak rzucamy pomysłami, co było fajne, co było niefajne, albo co się nie udało, co moglibyśmy poprawić, co nowego moglibyśmy zrobić. No i na tej takiej burzy mózgów bazujemy, a później no, dużo formalności się dzieje, bo trzeba i sztab zarejestrować, i wolontariusze zarejestrować, i wszystkie te nasze pomysły, które wejdą faktycznie w życie, zarejestrować jako wydarzenia, które będą w Opolu, żeby fundacja miała to na to wgląd. Także to jest dużo formalności, dużo też jest obowiązków takich, żeby każdy na tym finale był na pewno i przede wszystkim bezpieczny, żeby każdy bezpiecznie do nas dotarł i każdy bezpiecznie wrócił do swojego domu. Bo no, najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo naszych wolontariuszy. Tak? Wszystko poboczne, czy to się wydarzy, czy się nie wydarzy, czy to będzie fajne, czy niefajne, wiadomo, jest ważne, ale no, przede wszystkim wolontariusze. Zdarzało Wam się na przykład nocować w sztabie? Zdarzyło nam się, zdarzyło, tak. Wtedy sobie ściągaliśmy różne materace z sal gimnastycznych i tam kto mógł, to się gdzieś tam układał. Jeszcze pamiętam dawno, dawno temu w tym naszym głównym pokoju, gdzie najczęściej siedzimy, stały kanapy i tam było zawsze cudownie. Można było przyjść i się tak wkręcić w oparcie. Czyli to też jest tak naprawdę część życia już waszego, jeżeli ktoś od lat jest związany z fundacją, czy z akcją samą. Tak, no to jest mój 18 rok, więc na przestrzeni tylu lat było nas tam już bardzo dużo w tym sztabie. Ci, którzy byli, kiedy ja przyszłam, teraz spotykamy się poza sztabem. Była część osób przez jakiś czas, która gdzieś tam się rozjechała po świecie, tak? Zaczęli studia i tylko nas czasami tam odwiedzają. A ten skład, który teraz mamy, jest już też taki dość, wydaje mi się, trwały i stały, bo poza tym, że faktycznie możemy na sobie polegać w sztabie i wiemy, kto za co odpowiada, to też mamy świetne relacje poza nim, więc to jest takie już, no wydaje mi się, bardzo, bardzo przyjacielskie dla nas takie, że no nie idziemy tam jakby
z samego wolontariatu, z jakiegoś tam poczucia obowiązku, że coś robimy, tylko idziemy też po to, żeby się spotkać, żeby wspólnie spędzić jakiś tam czas. Nie wiem, robimy sobie też na przykład jakieś wyjazdy czy spotkania świąteczne, więc no to jest super atmosfera tak naprawdę, nie? Wydaje mi się, że jakby znamy już tam chyba każde miejsce w tym MDK-u, znamy siebie czasami chyba lepiej niż nasza własna rodzina i wiemy, czego możemy się po sobie spodziewać, ale no to jest bardzo czasami wybuchowa mieszanka grupy ludzi, ale też wydaje mi się, że daje też takiego bardzo dużo ukojenia. I pewnie daje też kopa do działania, bo różnica charakterów też może się przekładać na intensywność, na intensywność pracy i na wielość pomysłów. Tak, to się zgadza. A na jakim etapie są teraz przygotowania? Bo tak naprawdę no, kilka tygodni dzieli nas od wielkiego finału. No zostało bardzo, bardzo mało czasu. Możemy tu już tak naprawdę mówić o 3-4 tygodniach. Nasze przygotowania no, cały czas trwają i pewnie będą trwały jeszcze po finale te przygotowania. Ale dopinamy ostatnie guziki, już podpisujemy umowy koncertowe. Niedługo będziemy zajmować się plakatami, tak, żeby już cały ten program był ogłoszony konferencją. Wszystkie te nasze wydarzenia nowe i te stare pomysły też będą miały swoje odzwierciedlenie na Facebooku, żeby każdy mógł sobie tam doczytać. Na pewno już można się zapisywać na tatuaże. To jest już nasza trzecia edycja Dziarek od serca w naszym zaprzyjaźnionym studiu Meduza Tatu na Szpitalnej. I na czym właśnie ta akcja polega? Polega na tym, że publikujemy codziennie wzory od tatuatorów i jeśli kogoś one zainteresują, to można się zapisać. Tak? To są wzory, no tak można powiedzieć, celowane na tegoroczny finał WOŚP-u. Czyli mamy płuca po pandemii, tam jest serduszko, jakieś płuca, kwiatki. Takie około WOŚP-owe bym powiedziała. I jeśli komuś się jakiś wzór podoba, to może się zapisać albo bezpośrednio u tatuatora, albo przez profil studia. I to są dziarki w takich promocyjnych cenach 300-400 zł. Były też przekłucia i tutgemsy, ale już jakby na razie terminów nie mamy. Może się coś zwolni, to też warto śledzić, bo jeśli jakiś termin będzie, na pewno Sara o tym da znać. I to jest nasza trzecia edycja. Też zawsze mieliśmy vouchery na sesje całodniowe na licytacje. W tym roku jest tak, że już można taki voucher zakupić w promocyjnej cenie i cała ta kasa pójdzie no, do puszki WOŚP-owej. Co oprócz w takim razie tatuaży? Bieg policzny z cukrzycą powróci. Tak. To jest jakby stały element i on jest taki już jakby oczywisty u nas, bo i jest zainteresowanie i jest to dla nas fajna sprawa, żeby go zrobić. Także ten bieg będzie klasycznie w dniu finału o godzinie 12 z Placu Wolności wystartuje. Tutaj trasa przez różne tam remonty dróg uległa małej zmianie, ale to jeszcze będzie na pewno takie ogłoszone i potwierdzone. Także na pewno ta trasa będzie fajna jak zawsze. No to jest taki klasyk, nie? Te nasze dziarki, ten nasz bieg. Będziemy też mieć, już mogę mówić, że będziemy mieć planszówki. Planszówki też już są kolejną edycją naszą, która będzie w bibliotece na minorytów. Będziemy grać z autorami Karty Dżentelmenów. Na pewno przyniosą swój prototyp nowej gry i będzie można zobaczyć coś nowego. I będziemy też robić tatuaże dla dzieci, takie brokatowe. Także no co roku staramy się w tej kwestii akurat coś nowego wprowadzić. No mamy dużo fajnych rzeczy. Naprawdę chciałabym już o nich powiedzieć, ale jeszcze tam brakuje tego ostatniego guzika, żeby się nic nie posypało, a nie chciałabym później się z tego wyplątywać. Na pewno będą koncerty finałowe, na pewno będzie gwiazda wieczoru, na pewno będą licytacje na scenie i na Allegro, na pewno będzie światełko do nieba. W jakiej formie? Tak jak w ostatnich latach to było, czyli pokaz laserowy? Tak, już nie mamy fajerwerków i do nich nie wrócimy. Rozumiem. A co z licytacjami, o których wspomniałaś? Czy już przedmioty są przekazywane, bo przekazują zwykle i kluby sportowe, i samorządowcy? Jak to wygląda w tym roku? Na razie mamy takie, bym powiedziała, drobne różne gadżety, gdzie udało nam się coś uzyskać na koncertach i tutaj w Opolu, i na wyjazdach. Mamy płyty, plakaty, pałeczki do perkusji, no takie muzyczne elementy. Mamy podpisane puszki przez różnych artystów. Powoli do nas też docierają różne tam fanty od mieszkańców, od firm. Na pewno pojawią się też jakieś vouchery, bo co roku tak jest i mam nadzieję, że w tym roku też tak będzie.
Od włodarzy miasta jeszcze czekamy, ale wiem, że zawsze to się odbywa już w styczniu i że jeszcze nigdy się nie zawiedliśmy, także fantów na pewno będzie. Mamy też fanty z fundacji z logiem WOŚP-u, także no, zawsze ktoś znajdzie coś dla siebie, tak? Wydaje mi się, że jest tam na tyle rozmaicie, że nie będzie z tym problemu, a też prawda jest taka, że często w tym ostatnim, najbardziej gorącym tygodniu przed finałem mamy kolejkę do sztabu, bo ktoś chciałby tam coś przekazać, albo jeszcze w dniu finału jeździmy, odbieramy, albo jeszcze w dniu finału ktoś przynosi. I te licytacje jeszcze będą na pewno 2 tygodnie po finale aktywne. W minionej edycji, czyli podczas tego 31. finału WOŚP, opolski sztab zgromadził 707 tysięcy złotych, ponad 707 tysięcy. To rekord. Czy będzie on pobity w tym roku? No nie mogę tego powiedzieć. Bardzo bym chciała, żeby był pobity, ale też jakby... I to jest już takie sztampowe, ja co roku to powtarzam, że my nie gramy o rekordy, tak? Gramy, bo lubimy, gramy, bo jest super atmosfera, gramy, bo siebie lubimy, bo lubimy swoje towarzystwo, bo lubimy, kiedy do nas ludzie przychodzą. Jest to super zabawa w środku zimy i chyba nic tak nas nie łączy, jak właśnie ten WOŚP. Z drugiej strony cel szczytny, bo zawsze chodzi o pomoc drugiemu człowiekowi. Podczas tegorocznej edycji, już też wspomniałaś, hasło tegorocznej edycji to płuca po pandemii, gramy dla dzieci i dorosłych. No i to jest, myślę, że istotne. Pieniądze są zbierane i szpitale otrzymują sprzęt, czyli jest to realna pomoc, sprzęt medyczny. Czy pamiętasz podczas edycji, no powiedziałaś, że 18 lat już w tym WOŚP-ie jesteś, więc jest, domyślam się, że nie jesteś w stanie wymienić po kolei, tak, przez te 18 lat, co do szpitali trafiało, ale rzeczywiście, jakie wyposażenie trafiało do polskich placówek? Oczywiście nie z każdego finału jakby mamy tam sprzęt, bo to zależy od zapotrzebowania szpitala. Jeśli szpital czegoś nie potrzebuje, no to nie wysyła tej informacji do fundacji i fundacja jakby odhacza sobie, że dobra, tutaj wszystko jest, jest super. Natomiast jeśli jest jakieś zapotrzebowanie, to już to jakby szpital załatwia między sobą z fundacją i jeśli potrzebują czegoś, to dostają. Tak, na pewno mamy te fotele dla dzieci, dla rodziców, którzy są z dziećmi w szpitalu. I to jest na pewno super udogodnienie, bo no pamiętam, jak trzeba było sobie wziąć karimatę, czy tam no, położyć się na ziemi, albo jakoś przesiedzieć tą noc na tym krześle szpitalnym, a teraz no, jest miękki fotel, który da się rozłożyć i jakoś tam w miarę komfortowych warunkach można no, ten pobyt w szpitalu z dzieckiem wytrzymać, mimo tego, że na pewno nie jest to przyjemne. Także myślę, że mamy dużo tego sprzętu u nas, tylko to wszystko jest właśnie zależne od tego, jakie jest zapotrzebowanie. Bardzo dziękuję w takim razie za wizytę w studiu i za rozmowę. Przypomnę, 32 już finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 28 stycznia, także w naszym mieście. A moim i Państwa gościem była dzisiaj Agnieszka Wiosna, rzecznik opolskiego sztabu właśnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.